Bienvenido. Witaj. Jak to się stało, że dotarłeś aż tutaj? Pewnie dlatego, że interesuje Cię formacja do posługi. Nas też interesuje. HARIS to międzynarodowa służba odnowy charyzmatycznej powołana dla globalnego strumienia łaski z woli papieża Franciszka. Jednym ze zobowiązań, jakie HARIS zapisało w swoim statucie, jest stworzenie możliwości formacji. Program formacji integralnej HARIS nie zastępuje innych możliwości formacyjnych, którymi dysponują stowarzyszenia, wspólnoty, organizacje krajowe i sam Kościół, ale raczej uzupełnia je dla tych, którzy takiego kształcenia poszukują. Más bien las complementa para aquellos que lo desean. Do kogo jest skierowany? Skierowany jest do posługujących, animatorów, formatorów, odpowiedzialnych, do wszystkich, którzy chcą bardziej poznać Jezusa i także samych siebie. Martwi Cię sytuacja, w jakiej znalazł się świat, Kościół, społeczeństwo. To trudny czas. Szerzy się rozgoryczenie, jednostkowość, wojna. Dowodzi to problemom egzystencjalnym w sercu człowieka. Jak nigdy dotąd zachodzi potrzeba głoszenia i życia Ewangelią, żeby można było odbudować wspólnotę. Wszystkim tym procesom wybuch pandemii nadał impet i teraz od nas zależy, czy uda się odbudować wspólnotę. Ludzie nadal potrzebują wiary, dlatego pobożność wielu ma charakter prywatny, są samoukami, ale w ten sposób utracili wspólnotę. A wspólnota to oparcie i prowadzenie. Wciąż istnieje mnóstwo potrzeb związanych z wiarą i Bóg widzi je wszystkie. Jak możemy temu zaradzić? Bóg dał nam liczne talenty. O wielu może nawet sami nie wiemy. Musimy to robić w jedności, dzieląc się darami i charyzmatami w mocy, która pochodzi z wysoka. Zarazem przysposabiając się i formując, przyspieszając wychodzenie Kościoła na zewnątrz. W HARIS od miesięcy pracowaliśmy nad przygotowaniem KFI. Ten kurs stara się uchwycić człowieka jako pewną całość. Zaprezentowaliśmy ten projekt papieżowi Franciszkowi. Zdecydowanie zgadzał się z jego treścią i napisał list, z którym mogliście się zapoznać. Polecił wszystkim, by się w ten program formacji zaangażowali. Ściągnęliśmy najlepszych ekspertów w każdej dziedzinie, nie tylko z odnowy charyzmatycznej, ale też z innych środowisk. Zgłębimy tematy duchowości, powołania, komunikowania się, skutecznej ewangelizacji i tego, jak sprawić, by nasze społeczności rosły i trwały. Przyjrzymy się kwestii chrztu w Duchu Świętym i w ten sposób osiągniemy to, o co prosi nas papież Franciszek, aby dzielić się tą łaską ze wszystkimi. Lo que el Papa Francisco nos pide de compartir esta gracia con todos. Vamos a estudiar. Pochylimy się nad charyzmatami i darami, poznamy, jak możemy przyczynić się do odnowy Kościoła i jak czerpać z jego magisterium. Przeanalizujemy aspekty psychologiczne i nasze ograniczenia. Co więcej, odwołamy się do nauk pomocniczych, dotkniemy tematów kontrowersyjnych i tych, które wydają się niejasne. Jednak najważniejszą rzeczą, jaką może dać ten kurs, jest natchnienie. Boże natchnienia wprawiają nas w ruch, nakierowują nas na Boży plan. Bóg daje natchnienia, jedni ich nie dostrzegają, co też inni, którzy odbierają te natchnienia, ale żyją dalej, jakby nigdy nic, pozostawiając się we własnej strefie komfortu. Ale jest jeszcze trzecia grupa. Oni chwytają to natchnienie, biorą je sobie do serca, pozostają mu wierni i niosą je dalej. Ci ludzie realizują misję i zmieniają świat, zaczynając od świata wokół siebie. Do której grupy należysz? Zobaczymy wiele znakomitych przykładów wspólnot, stowarzyszeń i postaci, które wykorzystały swoje natchnienia i wszystkim nam zapewni to pokłady motywacji. Veremos tantos ejemplos maravillosos. Dużo się nauczymy. Przed nami ogrom pracy. Zadanie jest prawie niemożliwe do zrealizowania, ale to sformułowanie jest kluczowe dla wszystkich. Skoro prawie niemożliwe, to możliwe. Jak? Dzięki kreatywności Ducha Świętego i działaniu razem. Cały strumień łaski,
cały Kościół, wszyscy chrześcijanie. Si es casi imposible, entonces es posible. ¿Cómo? Con la creatividad del Espíritu Santo y haciéndolo juntos, toda la corriente de gracia, toda la iglesia, todos los cristianos. Przez te wszystkie miesiące opracowywaliśmy kurs formacji integralnej Charis. Zaczyna się w tym roku, a potrwa do listopada za rok tak samo. Zadbaliśmy o platformę, która działa jak Netflix, czyli możesz obejrzeć te lekcje w momencie wgrania do internetu albo w innym czasie, kiedy ci jest wygodnie, na komputerze, telewizorze, tablecie lub też na telefonie. Tablet o desde tu teléfono celular. Serán dobladas. Będą one dubbingowane w 6 językach, nie z zapisami, tylko z lektorami w każdym języku, by łatwiej było je zrozumieć. El año próximo. Pod koniec roku kurs formacji integralnej zwieńczy spotkanie w Rzymie dla tych, którzy mogą podróżować. Ci, którzy nie mogą, będą uczestniczyć w trybie wirtualnym. Tam odbędziemy serię spotkań formacyjnych i będziemy prosić papieża Franciszka o wysłanie nas na misję pod hasłem Idź się na cały świat. Cała ta praca i wdrożenie rozwiązań technologicznych wiąże się z nakładami finansowymi. Potrzebujemy Twojego wkładu. Śmiało możesz teraz przejść do formularza zgłoszeniowego, aby dowiedzieć się więcej i zabukować sobie miejsce. Czy możemy na Ciebie liczyć? Puedes ir ahora al formulario de inscripción para informarte más y para asegurar tu lugar. ¿Contamos contigo?